Czy on żyje? Co się stanęło? Gdzie jest pan LRF? Czemu nie nagrywa? Czemu nie nagrywa? Teraz zobaczycie czemu. Ostatnio było bardzo dużo zamieszania. Robiłem trochę przy tranzycie, troszeczkę przy moim LRF-ie. Oczywiście się tutaj syf znowu zaczyna robić, bo nas nosili. Przy moim LRF-ie robiłem troszeczkę. No i niestety, jak widzicie, trochę lepiej to teraz wygląda. A ogon teraz jest tak, można powiedzieć, prosto, chociaż troszeczkę chyba przesadziłem. Mogę go minimalnie, tak dosłownie minimalnie do góry dać, ale to jest jeszcze nic. Bo wcześniej to miałem ogon tak ostro do góry miałem, no i wreszcie musiałem się za to wziąć i to zrobić. Cóż, wymieniłem rolkę prowadzącą łańcuch, chociaż nie skończyłem roboty, bo brakło znowu czasu. Nowy ślizg wleciał łańcucha, znaczy prowadnica nowa łańcucha. Nowa roleczka. Zaraz pokażę wam czemu nowa rolka. Jak znajdę starą. Dużo osób się darło, że o, wyreguluj sobie zawory, bo ci tu klepie. Ale tak szczerze wam powiem, że jak jechałem, to bardzo dużo takich hałasów było przez to. Niestety rozleciało się łożysko. Dodałem tutaj trochę. Się rozsypało. Będę miał śruty do strzelania w sąsiadów. Say what? No. No i niestety się rozleciało łożysko. Już nie dałem rady go podratować, bo było zatarte i dupa. Zostało mi jeszcze tylko gaźnik wyczyścić, założyć filtr powietrza. Filtr powietrza i można latać. Prawdopodobnie wlecą skarpety na tył i skarpety na przód, bo niedawno wymieniałem uszczelniacze zaworowe z przodu i wymieniałem olej w wlagach, więc prawdopodobnie wpadną skarpety do przodu, bo mi się już tam lekko jeden pocił amortyzator i właśnie dlatego nie zakładałem tych skarpet, bo mam zamiar zrobić tak, jak miałem w poprzednim motorku w RC-ku, żeby to chodziło wieki. Żeby wieki chodziło. Rolgas mam do zrobienia, bo ciężko chodzi. Nie wiem, czy tu gumka nie obciera czasem. No, chyba gumka obciera. Ale gripy też padną nowe. Nie odbija. Muszę cofnąć gumeczkę do tyłu, ale to już będzie. Gripy też wlecą jakieś nowe. Będzie troszeczkę tu podokładane. I nie wiem, czy pójdzie na sprzedaż. Muszę dobrze się nad tym zastanowić. Airbox na razie nie będzie zakładany. Myślałem, żeby założyć rurę, no, znaczy wydech wymienić. Ogólnie całe kolanko wydechowe, żeby mieć dwie rury z tyłu. Dwa razy Leo Vinci wydech, ale mam problem taki, że z tym błotnikiem mam problem. Niestety mam, znaczy błotnikiem, tym boczkiem, bo nie wiem, jak go wygiąć, żeby było tak samo jak tu. Pasuje, no nie mam takiego ogólnie takiego boczka, żeby było takie samo, tak samo wyprofilowane i będzie mi to kitowo wyglądać. Kurde, nie wiem, muszę to przemyśleć. Ewentualnie od haku muszę zobaczyć, jakie tam są te boczki tu, ale raczej nic nie wykombinuję z tym. Jakbym miał dwa takie jak tu, takie można powiedzieć, jakby ktoś miał jakiś pomysł, skąd dostać coś takiego jak tutaj. Taki boczek, tylko na drugą stronę, to ewentualnie zrobimy MRF-a na podwójnym wydechu na Leo Vinci, tym co kiedyś na filmikach miałem, żeby był super cichy, super basowy dźwięk, no i żeby to super wyglądało. Plastiki też ewentualnie pójdą do wymiany w przyszłości, ale to na jakimś projekciku dopiero jak panie jakiś projekt. No. Tak, żeby to kozacko też wyglądało na zawodach, wpadnę takim pitbike'iem, żeby to wyglądało jakoś, że nie jedzie amator, tylko człowiek, co się coś zna na tym, nie? No, żeby też wyglądało, że pit jest uczciwie zrobiony.
No i fajnie by to było, bo już zacisk z tyłu to jestem, no, naprawdę jestem super zadowolony z tego zacisku. Hamuje idealnie, kurde, klocki praktycznie schodzą w ogóle. Jest naprawdę super, super jest. No. Zawieszenie też jest super. Silnik jest super. Ogólnie super secik jest, o tak wam powiem. Ten błotniczek udało mi się, jak zauważyli pewnie niektórzy teraz, udało mi się znaleźć końcówkę. Bez tego się pitem nie da jeździć. Jest po prostu ten ogon jest za krótki, powinien być gdzieś tak dotąd. Jak koło się kończy, dotąd powinien być błotnik, tak jak w normalnym krosie. Nawet w normalnym krosie chyba jest też krótko, ale jak ja miałem ogólnie w Husqvarna albo coś, to miałem właśnie tak prawie, że jak koło się kończy, tak miałem końcówkę i wtedy mi nie chlapało tak po plecach. No. Będzie można dalej poskakać. Dobra, co ta motorynka tu robi? Wróciła do mnie. Będziemy próbować ją zreanimować. Nie ma iskry. Zapłon nie da rady ustawić. Prawdopodobnie platynki już są ostatnie pod ręki. Cewka zapłonowa. Tak samo za duży luz. Tamta, co już jest założona, ma za duży luz na tym. Prawdopodobnie jest tam chyba uszkodzone w środku coś. Kable do przelutowania. Tu trzeba troszeczkę miejsca zrobić. Mam nadzieję, że nie jest trochę za słabe światło na tą rozdzielczość, której nagrywam i nie będzie mi tu szarpać w 30 klatkach na sekundę. Dobra, targamy. Targamy. Tu jest ogólnie fajnie zrobione, bo są gwinty wkręcone i nie ma problemu z tym, że się urywają, zrywają gwinty. Jest problem z okręceniem statora, więc ktoś tu przynajmniej pod tym względem pomyślał. Pod tym względem ktoś pomyślał i zamontował uczciwie stator. Dobra, kabelki odepniemy. Cyk, cyk. I zobaczymy, jak to tu wygląda. Tutaj wewnątrz to nie wygląda źle. Wewnątrz nie wygląda to źle. Ale niestety, o, widzę, że fajnie, bo jest na śrubki przykręcane. Widzicie, nawet nie jest nagwintowane do końca, jak przeważnie jest. Gdzieś tu była stara cewka. O. Bo przeważnie w jakichś lepszych cewkach przy motorynce to jest nagwintowane o wiele dalej. A tu jest tylko sam czubeczek, bo tyle Chińczykowi chyba starczyło czasu, żeby przegwintować tylko sam czubek, więc jest trochę chyba. Tak to zawsze można ten przewód aż tutaj do samego końca nakleić. Ale to też tak lata, kurde, we wszystkie strony. Ojej. Ja bym tu ewentualnie wymienił tylko tą cewkę, bo ona tak samo lata we wszystkie strony, jak kurde. Co to się tu stanęło? Nie wiem. Kondensator nie jest wypuknięty ani nic. Tu raczej problemu nie ma. Platynki już starte. Starte platynki już są, ale też jeszcze i tak znowu tragedia jest. Ja bym tu wziął ogólnie i przeczyścił to papierkiem ściernym. Też te platynki są takie zajebiste. Dawniej to oni to robili, że to wszystko idealnie w linii prostej się zgrywało. A teraz tutaj te platynki takie kurwa, że. No przepraszam za przekleństwo, ale oj, zabezpieczenie zginęło z platynek. Masakra. No, że one w ogóle nawet nie trafia jedno w drugie. Tu wypalone coś? Kurde, czekaj, spróbujemy to papierkiem przeczyścić. Jak znajdę jakiś. Dobra, jestem. Jestem po krótkiej przerwie. Dobra, weźmiemy papierka ściernego. Spróbujemy to włożyć między platyneczki. To jest trochę za duże. Wsadzimy tu papier ścierny między platynki. I spróbujemy to delikatnie przeczyścić. Żeby był lepszy styk, jakby czasami coś tam podeszło.
Dziwne. Dobra, nie wnikajmy. Nie wnikajmy w to. Dobra, platynki są przeczyszczone. Dobra, mały teścik. Założymy to. Założymy przewód. Wkręcimy go od razu. Dobra, zakręcamy to. Dobra, starczy. O kurde! O kurde! Ała, bije. Ale czemu? Dziwne. Co najmniej dziwne. Niby bije, ale nie słyszę w ogóle. Nie słyszę w ogóle iskry. A powinienem słyszeć. Jest. Coś jest nie tak. No bije, ale czemu nie przeskakuje? Ja tego nie rozumiem. Nie mogę tego pojąć, dosłownie. Niby jest iskra, bo kopie, jak dotknie się przewodu, no to kopie, nie? Ale no, no nie ma mocy. Cewkę do wymiany, bo za mało ogólnie, tu jest rozchwiane całe to, kurde, bo ten przewód tu był na siłę wpychany, kurde. Kolega się martwił, że ma krzywe magneto, ale z tego co widzę, to tu jest problem nie z magnetem. Ojej, muszę się schylić. Dobra, sprawdzimy. Dobra, tu jest zero. No i zamyka się 3 mm. No iskra jest w odpowiednim momencie. Tylko no ucieka. Przebicie jest po prostu gdzieś na tej cewce. Jest uszkodzona, kurde, i pewnie jest, o to chodzi, że jest uszkodzona, na przykład w środku coś się uszkodziło i nie ma tych pełnych zwoi. A to jest wał krzywy, a nie magneto. No, wał jest krzywy. A nie magneto jest krzywy. Dobra, muszę napisać do właściciela, niech decyduje, co będziemy tu robić. Bo pasuje się jeszcze tym przejechać, nie? Tu pewnie wytarte całe. Teraz to przejmy. No, jak w każdej motorynce praktycznie. Ja u siebie tutaj mam właśnie zamiar ślizgi jakiś założyć, kawałek jakiegoś plastiku albo coś i w tym miejscu tu zamontować jakiś kawałek albo rolkę od pitbike'a albo coś, żeby nie tarło, bo w pewnym momencie wyciera aż tutaj taką dziurę, że się olej wylewa. No teoretycznie jest plus tego, bo się łańcuch smaruje olejem ze skrzyni, nie? No, tu oczywiście wszystko wyjebane. Ja to już naprawiałem, jest o wiele mniejszy luz na tym. Całem tutaj od zmiany biegów. Jest tu o wiele lepiej, bo pozaklepywałem tutaj troszeczkę te wszystkie. Te i nie ma takiego luzu jak wcześniej, ale i tak nie jest jeszcze, nie ma szału. Dobra, ja muszę z właścicielem się skontaktować. Prawdopodobnie kupimy nowe platynki.
Nowe platynki prawdopodobnie wlecą. Dlaczego? No bo to nie jest duży koszt, a pasuje tu od razu wymienić, żeby to kurde było tak jak powinno być. Wymienimy platynki, wymienimy cewkę, a magneto zostanie stare, nie? Tutaj było takie magneto chińskie. To jest oczywiście problem z tym gwintem tu. Z tym gwintem jest problem. Tylko ono jest ciężkie, a to jest leciutkie. To jest oryginalne rometowskie, a to jest podróbka. Chociaż tylko, że one ma szerokie magnesy i więcej tutaj łapie wtedy. Ale i tak to nic nie podratuje nas. Bo iskra jest za słaba. Niestety jest za słaba iskra. Więc chcecie, wymienimy oczywiście takie te części, co mówiłem. Jak chcecie odcinek z motorynki kolejny, wiecie co macie zrobić. Komentarz dla statystyk, łapeczka w górę i lecimy z tematem. Prawdopodobnie wtedy się na następny dzień ukaże odcinek. Następny odcinek się ukaże na następny dzień albo za dwa dni. Postaram się zrobić. Teraz będę miał urlop. Myślę przejechać się do Motorboysa. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo jeszcze w tranzycie mam parę niedociągnięć. Muszę skończyć go. Jak widzieliście tutaj rozebrany. Wymieniałem tutaj parę takich pierdół w nim. Jakieś lampeczki, nie lampeczki. Tutaj panele od nawiewu, żeby ładowało mi tutaj ładnie, kurde, powietrzem. Takie plasticzki, akumulator musiałem wymienić, bo niestety tam jedna osoba mi napisała, że akumulator zboży problemy morz. No i niestety to się sprawdziło, bo akumulator mi padnął. Już mam nowy akumulator, ale nie będziecie widzieć, bo tam wszystko jest tak ładnie porobione. Porobione teraz ładnie, jest oryginalnie, tak jak ma być. Niestety tego nie zobaczycie. No i cóż, no trzeba się będzie jeszcze zatankować. Przynajmniej za 200 zł. Za 200 zł przynajmniej się trzeba będzie zatankować. No i lecimy. Dobra, ja się z wami żegnam. Nie przedłużam odcinka, więc wiecie co macie robić. A ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnej produkcji pana MRF-a. Więc na razie, do usłyszenia. Trzymajcie się, hej! 3, 2, 1, go!